Halo, 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 hej. Witajcie. Czwartek. Zazwyczaj tydzień, gdzie są jakieś zniżki, ale głównie się nie skupiam na zniżkach, a bardziej na tym, co jest dodanego nowego, co jest dodane nowego w aktualnym tygodniu. Jako, że dalej mamy nasze ciągi z naszą zawartością związaną z nowym DLC. Dzisiaj doszła nam jedna z kolejnych rzeczy, jednakże zanim do tego przejdziemy, chcę powiedzieć, że jedna z nieruchomości jest trochę taniej. Warto o tym wspomnieć, że coś takiego jest. Bo jeżeli nie macie, no to warto o tym wspomnieć po prostu. Mianowicie bunkier. Bunkier jest taniej i wszystko w bunkrze pewno będzie tańsze, na to wychodzi. Generalnie tak, jeżeli chodzi o bunkier, to możecie go sobie kupić tutaj, gdzie ja mam. W tym miejscu i to w sumie tyle. W sumie to są wszystkie lokalizacje tego bunkra. I teraz tak, co nowego mamy w tym tygodniu? No poza tym, że śnieg zniknął i trochę mój strój jest nieaktualny, bo zniknął śnieg. No ja dalej jestem. No cóż, bywa. Może tak. Generalnie mamy nową rzecz, mianowicie tego na mapie nie widać, więc tutaj od razu już wam będę musiał podlinkować, bo ta lokacja tego, do czego pojedziemy, będzie zmieniała się codziennie. Zatem będzie szło, no będzie trzeba sobie spojrzeć na mapkę, chociaż myślę, że jak tam raz pojedziecie, chyba przez jakiś czas nie będziemy tam już wracać, ale zaraz zobaczę, bo zobaczyłem jeden film, który coś mi pokazał i jestem po prostu tego ciekaw. Jak to będzie wyglądało. No ale najpierw musimy sami sobie tam podjechać i zobaczymy. Teraz możecie tak się zastanowić, co nowego zostało dodane. No w zasadzie w sumie po opisie to widać, co zostało dodane, więc trochę bez sensu, żebym ja też przedłużał i mówił, że nie wiem, ja nie wiem. Ty wiesz, bo ja nie wiem. Mianowicie tutaj, proszę, pojawiło się coś takiego jak furgonetka z bronią. Oj, tak. Jeszcze coś tam się zrespiło, co się tu zrespiło? Pojazd eksportowy. No to akurat ja miałem szczęście, że mi się zrespił. Ale mamy tak, mamy Gunvan. A coś się otworzył. I co wraz z Gunvanem wchodzi? Dzień dobry. Generalnie jak widzicie w Gunvanie mamy 3 zakładki, mamy pancerz. Jak coś mam po 10, dlatego, bo... No, Rockstar... rzucił na święta, to jeszcze nie wykorzystałem w ogóle. Jak widzicie, to też jest zniżka, możemy zaoszczędzić całe $100. Mamy broń miotaną, na której już nie ma zniżki i mamy uzbrojenie. Widzicie, trochę tutaj jest tych różnych rzeczy, na przykład tu mamy wyrzutnię EM, czyli to jest DLC The Contract i tutaj oczywiście jest, ale nic nie ma więcej. I od razu już powiem tak, tutaj mamy właśnie już tą nową zawartość, którą będę musiał wam podlinkować w opisie, albo bardziej nawet w filmie rzucę fragment z tego. Mianowicie do noża i do kija baseballowego będą oznaczenia. Tak, jeszcze to jest podzielone jeszcze bardziej na pół. Nic prawie nie ma, ale to jest podzielone. Plus też zniknęły bronie laserowe ze sklepu. Co za tym idzie, tylko tutaj się kupuje. Jak widzicie, jest cena niby 10% taniej, ale ta broń i tak jest nie do kupienia nigdzie indziej niż tu. Co za tym idzie, w sumie za to ma do znaczenia, że jest zniżka, skoro nigdzie tego indziej nie kupisz. I tak, i mamy nową broń. O, i mamy kolejną rzecz. Przez ograniczony czas gracze, którzy kończą misję Daldaxa podczas wydarzenia poziom trudny, otrzymają szereg ekskluzywnych nagród. To też jest kolejna rzecz, którą chcę wam powiedzieć. Trzeba ukończyć to wszystko i więcej będzie na Newswire'ze, ale jeszcze nie ma posta na Newswire'ze, jak to nagrywam. Tak, dodali poziom trudny do misji Daldaxa. Ja niektórych widzę was starasz miny, nie? Słuchajcie, to są poważne nowości. Słuchajcie, macie poziom trudny i macie nową broń. Słuchajcie, nie wiem, jak sobie z tym poradzicie czy coś, ale no ciężko jest to przeżyć. Ja wiem. Bardzo ciężko będzie to przeżyć. W ogóle wszystkie to są uwzględnione misje, czy tylko nie? Tak, to chyba wszystkie będą. No, to będą wszystkie kompletnie misje. Ależ mamy zniżki, nie? Ależ mamy nowości, no kurde, teraz tak, teraz ktoś się z was zapyta, dobra, jak tam potężny jest Railgun? Mianowicie to nie jest taki ten sam Railgun, co mamy w singlu, tylko to jest inna jego wersja. Może nie widać tego po statystykach, ale musicie uwierzyć mi na słowo, że to jest inny po prostu. To nie jest ten sam Railgun. Czym on się tam różni? Niby szybkością według statystyk, ale prawda jest taka, że jest około 2 razy słabszy. Mniej więcej jak dobra jest ta broń. Mniej więcej po testach mógłbym powiedzieć, że ten Railgun jest równy snajperce MK2 w sensie, z wybuchową amunicją. Mniej więcej to są równe sobie, więc ona w zasadzie nic nie zmienia. Jakby trzeba tak powiedzieć szczerze, w zasadzie to nic nie zmienia w grze. Jak było, tak będzie, o tak nazwijmy to. Także jeszcze wam polecę, ja wam pokażę tę misję dla Daxa, nie? Że to słuchajcie, to jest poziom trudny włączony, nie? Będą nagrody, jak się ukończy za poziom trudny. Pięknie, nie?
Jak widzicie, nawet zamówienia doszły mi do wytwórni i to uznało jako zasobę do bunkra. Chociaż zastanawiam się tylko, jak włączyć tą pierwszą misję, bo trochę ciężko będzie ją włączyć. Mówię, pewno zgaduję, że będą jakieś ubrania za ukończenie tego, ale nie wiem, nigdy w sumie tutaj nie wchodziłem. A nie, tutaj jest od razu, jak to klikamy. Okej, myślałem, że tego się nie będzie dało włączyć. Patrzcie, poziom trudny. Nie, no. Ja oczywiście nie włączam tego, no nie będę was oszukiwał. Dowiem się, co będzie za to. To może to wam napiszę w komentarzu. Za to jest, jak się ukończy na poziomie trudnym. Czyli patrzcie, znowu wam każą przechodzić te same misje, ale teraz na poziomie już trudnym możecie grać. Klękajcie, narody. Tyle mogę powiedzieć. Ale nową broń macie do zdobycia, która w sumie w zasadzie jest tak użyteczna, jak snajperka MK2 z wybuchową amunicją. Do następnego, cześć.